Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dziś zaproszę Was na haul, taki haul zbiorczy. Będzie dużo fajnych rzeczy. Będą torebki, buty, sukienki, mnóstwo rzeczy, trochę rzeczy z wyprzedaży, ale więcej będzie chyba drogich rzeczy, które sobie kupiłam, takie konkrety, więc mam nadzieję, że haul Wam się spodoba. Coś tam też pomierzę, także zaczynamy. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Jestem z Wami w komentarzach. Rozmawiamy na żywo, komentujemy na żywo, mówimy, co nam się podoba, co nam się nie podoba. No i tak, zaczynamy. Zacznijmy od torebki. Torebka Chylak. Udało mi się ją kupić. Dostałam znowu newsletter, że trafiły z powrotem na stronę Chylak, że jest kolejna partia. I słuchajcie, ponieważ poprzednia torebka, czyli ten czarny aligator, tak dobrze mi się sprawdza, ten półksiężyc, zamówiłam kolejną. Cenowo te torebki są w okolicach 1000 zł. Niektóre za 700, w zależności od modelu. Ja słuchajcie, i zamówiłam też inne rzeczy, zaraz wam pokażę. Ja słuchajcie, na nie poluję, bo mi się strasznie, ale to strasznie podobają, świetnie mi się sprawdzają. I zacznijmy od tego, co mam tu na górze. Zobaczcie, jakie ładne woreczki. I patrzcie, co tu jest. I jest tu pasek krótki do torebki. Tu mam taką karteczkę. Tu mam jeszcze takie pudełeczko. Bardzo eleganckie pudełka, słuchajcie, bardzo eleganckie. I mam tutaj moją gwiazdkę. Zamówiłam sobie personalizowaną. Można tam zamówić właśnie personalizowaną gwiazdkę na takim fajnym czymś, żeby przyczepić do Waszych torebek. No pudełko, słuchajcie, na prezent coś takiego zamówić super. I jeszcze jedna rzecz, która była do wyboru, to jest łańcuszek. I łańcuszek jest złoty i będzie mi pasował zarówno do czarnej, jak i do brązowej torebki. Można go regulować. I teraz jest sama torebka. Dobrze, wyjmuję z pudełka. Tu jest torebka. To jest polska marka, także możemy wspierać to, co nasze. Pięknie wykonane torebki. Naprawdę jestem zadowolona. Powiem Wam, że po tej, nie wiem ile to mam, 2 miesiące, jeszcze mojej przyjaciółce pożyczyłam ostatnio na imprezę rodzinną. Tym razem zamówiłam sobie brązowego krokodyla w półksiężycu takim, bo torebka, o której mówię, którą mam już wcześniej, to jest ta, świetnie mi się sprawdza, ona idealnie mi się mieści pod biustem, więc to jest coś takiego pomiędzy torebką a taką nerką, takie pół na pół. I teraz właśnie zamówiłam tam, jest dosyć pojemna. Szczepię sobie krótszą rączkę. Jak nosicie z krótszą rączką, to fantastyczne są te zaciski, fantastyczne, zobaczcie jak to się otwiera, ekstra. Jak macie krótszą rączkę, to można ją sobie nosić tak, albo pod pachą, a dłuższą możecie nosić na skos. Zaraz Wam to pokażę, będę mierzyć sukienki elegantsze niż to, co mam na sobie, więc będzie to ładniej wyglądać. A do tej przyczepiam sobie teraz mój bryloczek. Także to jeżeli chodzi o Chylak, świetne torebki. Nie wiedziałam, o co chodzi z tym szałem na nie, ale naprawdę to fantastyczne są. Także mam już moją personalizowaną. Wiem, widziałam też u jednej dziewczyny, że miała, słuchajcie, nazwę swojego bloga napisaną na tej torebce. Nie wiem, teraz w tym momencie chyba nie jest to możliwe. Nie wiem, chyba że marka Chylak z kimś współpracuje. Nie mam pojęcia. Okej, to była torebka, także zaczęliśmy dobrze. Teraz przechodzimy do sukienek. Słuchajcie, Zara. Te sukienki zamówiłam wczoraj wieczorem, w sobotę wieczorem, przepraszam. Dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj rano je dostałam. Darmowa dostawa. Wszystko pięknie złożone. Zero pognieceń, zero szukania w sklepie, zero łażenia. Słuchajcie, ja jestem fanką zakupów online. Wszystko Wam przychodzi, złożone, pachnące, nie jest nic podarte, nie jest nic uszczerbione, także serdecznie Wam polecam. I dziś mamy same kiecki. Z tej sukienki pierwszej zamówiłam 3 sztuki w różnych kolorach, żeby Wam między innymi pokazać. Nie wiem, czy będę coś oddawać, to będziemy już razem decydować. Mam rozmiar L każdej z tych sukienek i pokażę Wam ją w 3 kolorach. Jak ją zobaczyłam na stronie, stwierdziłam, tak, to jest mój krój, to jest taka moja sukienka codzienna. Marszczy się w pasie, to jest dosyć ozdobne to marszczenie. Tutaj mamy fałkę, kimonowe rękawki i długość taka za kolanko, także idealna sukienka dla mnie. Miękki materiał, wydaje mi się, że syntetyczny, ale nie wydaje się, żeby był jakiś taki bardzo nieprzyjemny. Z czego to jest zrobione, od razu sprawdzę. Poliester 95 i elastan, ale jest to dobrej jakości poliester, wiecie, są różne poliestry. Także jak nie wiecie, to odsyłam Was do Agnieszki z kanału Shulow. Agnieszka ostatnio nagrała film o rzeczach związanych z przemysłem modowym, w które wierzymy, a które są bójdą. Także podlinkuję Wam ten film na dole, jest bardzo dobry film. Pierwsza sukienka, mierzę oliwkową. I proszę bardzo, sukienka numer 1. Jak widzicie, tutaj ma ten fajny ściągacz, tu ma bardzo fajne rękawki. Bardzo lubię taki krój, czuję się swobodnie w takim kroju. Fajnie podkreślona talia i tu idealnie będzie pasować albo szerszy pasek, albo właśnie taka torebka. To jest chyba ich najpopularniejsza torebka, najciężej ją dostać i ona się idealnie wpasowuje tutaj że tak powiem, pod biust, między biustem macie tutaj pasek. Ja sobie przyczepię to, słuchajcie, niżej, bo to KG mam tutaj teraz za wysoko. Myślałam, że to będzie mniejsza trochę ta gwiazdka. Także gwiazdka wędruje tu. I słuchajcie, tak to wygląda. Właśnie taka torebka ekstra pasuje do tego kroju. Także dajcie znać, jak wam się podobam w oliwce. Drugi kolor, to będzie taki kolor znowu, który nie umiem go określić, marsala. Coś takiego, trochę jak moje tło, tylko moje tło jest różowe, a to jest właśnie coś takiego, taki kolor buraczkowy. No i myślę, że będzie fajnie pasował do tej torebki brązowej, także mierzę teraz tą samą sukienkę, ale w innym kolorze. No i powiem wam, że to jest dobry kolor do opalenizny, nie wiem jak sądzicie, czy wam się podoba. No i mamy tutaj tą drugą torebkę, jakoś mi się bardziej podoba z tym dłuższym paskiem niż z tym krótkim, szczerze mówiąc. I ta też tutaj wypada tu, czyli mamy ją pod biustem. Można oczywiście sobie ten pasek regulować, tak to wygląda. Trochę bardziej odstaje niż tamta bardziej przylegała, ale ta jest za to większa. Można ją oczywiście nosić tak, normalnie. I zobaczę jeszcze, jak wygląda z tym paskiem, bo to jest sztywne. Jak wygląda z tym paskiem złotym, może trochę lżej. Tak się to zakłada, także dajcie znać, czy bardziej wam się podoba na takim pasku, czy na tym brązowym. I tak można założyć i tak. Jeszcze jedna sukienka z tej serii w moim absolutnie ulubionym kolorze, czarna. Także mierzymy. No i widzicie, szybki sposób na przebranie się, ale tak na poważnie, kochani, to jest najlepszy kolor, słuchajcie, pasuje do wszystkiego, mała czarna, no wygląda obiektywnie najlepiej z tych wszystkich, ja się bardzo dobrze czuję w czarnym, no i uważam, że to będzie kolor, który będzie każdemu pasował, także szukajcie tej sukieneczki, ona jest z nowości, w sensie wszystkie są z nowości, na pewno będę w nich sporo teraz chodzić, później jak przyjdzie jesień, to będą fantastycznie wyglądały do Adidasów. Kolejna sprawa, kolejna sukienka, Hiszpanka, aha, jeszcze jedna rzecz, te nie prześwitują, Hiszpanka, też w rozmiarze L. Mam tutaj cenę 49 euro, więc ona tak kosztowała około 200 zł, te były o wiele tańsze. Ta jest już trochę w innym kroju, ma rozcięcia, taki zdobiony pas, no i chyba trochę inny materiał. Z tego, co czuję, sobie zaraz tutaj zobaczę, poliester, ale inny poliester w każdym razie. To co, mierzymy czerwoną. Oh yes, i powiem wam, że ta mi się zdecydowanie podoba, jest zdecydowanie luźniejsza niż te poprzednie, więc możecie wziąć spokojnie mniejszy rozmiar, ja mogłam wziąć spokojnie emeczkę, bo zobaczcie, jest dosyć dużo miejsca, naprawdę jest dosyć duża ta guma i ona nie ściska. Te poprzednie były przelegające, tanie. Wspaniałe rękawki, bardzo mi się takie rękawy podobają. Wziąłam tak torebkę do ręki, żeby wam pokazać właśnie z torebką. Sorry, że dzisiaj nie mierzę na pełnym tle, ale mam taki bałagan po nagrywaniu, że szkoda gadać. Także tak wyglądają detale. Sukienka nie jest prześwitująca. Tutaj w kamerze trochę wygląda jak pomarańcza, bo jest dosyć duże światło, ale jest ok i jest dłuższa, także możecie sobie zobaczyć. Jest to też z nowej kolekcji sukienka. Teraz mi się przypomina, że tamte kosztowały około 100 zł, te poprzednie. Ta była właśnie droższa, no to jest inaczej już, ta jest przepiękna, naprawdę. Na pewno dużo będę w niej chodzić. Dajcie znać na premierze, które zostawiać, a które odsyłać. Cały czas czytam wasze opinie. I słuchajcie, jeszcze jedna, taka. To jest właśnie taki kolor wina. 39 euro to jest napisane, rozmiar też L, zapinana pod szyję, również ma w pasie gumkę i wydaje mi się znowu inny materiał niż te poprzednie. I zobaczymy wiskozę i poliester, także jest inny w dotyku, jest taki najbardziej przewiewny jakby. Te są sztuczne, ale nie są takie sztuczne jak wiecie, te sukienki w Moskito, które są po prostu plastikowe, tylko są takie, no mimo wszystko inaczej tkane, są z lepszego materiału. Także ostatnia sukienka, wskakuję w nią. No i tak, także ta jest jeszcze inna, ta słuchajcie mówi do mnie jesień. To jest kolor jesieni i owszem mogę ją teraz nosić, ale zdecydowanie będzie to moja sukienka na jesień. Także zobaczcie, tak wygląda ta sukienka, do tego ta torebka. Także myślę, że ta torebka będzie świetnie pasowała do tej sukienki. Jak wam się ta podoba? Powiem wam, że to nie jest może mój w 100% trafiony kolor, ale czuję się w tej sukience tak komfortowo i wygodnie, także jestem na tak. Mam tutaj jeszcze jedną sukienkę, której jestem najbardziej niepewna. To jest taka sukienka z dziwnego materiału, z takiego bardziej sztywnego. Przypomina mi tę sukienkę z Reserve, którą mierzyłam i która była wątpliwa. Ta jest też LK. Tu na dole jest bardzo dresowa, dresowy materiał, a tu jest sztywniejsza u góry. Także zobaczymy. No i znowu pomarańcz. Nie wiem, czy się będę dobrze czuła w pomarańczu, pomarańczo-koral. I to jest, słuchajcie, koton, 100% bawełny, także oddychający materiał. No zobaczymy, jak to się będzie układać, bo ona tutaj jest bardziej bufiasta na górze, także mierzę. Uwaga, jest dziwnie. Czuję się w niej przedziwnie. Tutaj jest bardzo sztywna ta góra, taka, znaczy sztywna, taka sztywniejsza niż dół. I tak, zobaczcie, można to, jak papier taki starczy. Tu mamy takie śmieszne rękawki. Absolutnie to nie jest nic dla mnie. Tutaj tak można opuścić albo podciągnąć wręcz pod biust i mieć coś takiego, czyli bez wyraźnej talii. Nie wiem, kochani, co o tym sądzicie, ale chyba to oddam, co? To nie jest do końca moja bajka, ale jest wygodna, to jest plus. Także to jeżeli chodzi o moje rzeczy z Zary, moje ciuchy z Zary, jakoś nie wiem, nie do końca się czuję w tej sukience, taka jest bardzo ekstrawagancka, a ja lepiej wyglądam w klasycznych rzeczach niż w ekstrawaganckich, w dziwnych krojach, bo od razu, wiecie, nie wiem, trzeba mieć do tego podejście dobre. Trzeba mieć do tego charakter, ja nie jestem osobą ekstrawagancką. Nie mogłam się powstrzymać, żeby zamówić spinki. Także spinki znowu są, wiem, że są osoby, które nienawidzą i uważają, że te spinki są tylko dla małych dziewczynek. Ja tak nie uważam, uważam, że spinki są dla każdego, kto ma na nie ochotę. Uwielbiam duże spinki, uważam, że dodają uroku fryzurze. Pomagają ją ogarnąć na szybko. I już mam inną fryzurę, widzicie? W 3 sekundy. Nie trzeba zakładać 10 dużych spinek, ale w Zarze są naprawdę oryginalne wzory, także możecie tam zajrzeć i poszukać czegoś dla siebie. Te mi się podobają, tu są 4 w zestawie i zamówiłam jeszcze taką jedną dużą, ona jest bardzo ozdobna i zamówiłam ją typowo pod fryzury wyjściowe, pod wielkie koki i na pewno Wam fryzurę z tą spinką nagram. Tak wygląda ta spinka, wiem, że może się wydawać teraz tandetna, ale jak ktoś idzie na wesele, wpiąć to tutaj koło koka będzie wyglądało prześlicznie, także to i jeszcze coś, jeszcze oczywiście zajrzałam do działu dziecięcego, więc muszę Wam pokazać. Zestawik na jesień, taka góra, do tego spodenki, takie strasznie milutkie. Także fajny zestawik dla dziecka i był też różowy. To jeżeli chodzi o Zarę. Teraz kochani, dwie rzeczy, które nabyłam na wakacjach. Strasznie spodobała mi się tunika, byłam w sklepie Olala, chyba się nazywa. Ten sklep w ogóle bywa czasem w różnych centrach handlowych, byłam chyba w Gdyni. Tunika, to jest w ogóle polska chyba produkcja. I ma tutaj z boku tęczę, strasznie mi się to spodobało. No i wiecie, tunika typowo do jeansów, jest bardzo miękka, z bardzo dobrej bawełny i jest w rozmiarze U, czyli uniwersalnym. Cena to jest 180 zł, ale ja ją kupiłam taniej, nie pamiętam już dokładnie za ile, bo nie pamiętam, bo to było naprawdę na wariackich papierach kupowane. Deszcz padał i w ogóle byliśmy na spacerze, także ta tunika wygląda tak, już w nią wskakuję i już Wam pokazuję, jak to wygląda. I jeszcze mi dajcie raz znać, co z tą sukienką, myślę, że ją jednak oddam. I to jest ta tunika, ona jest taka zupełnie luzacka, tu po bokach ma rozcięcia, więc ona jest bardziej, widzicie, tutaj pod pachami ma rozcięcia, także ona jest bardziej, słuchajcie, oczywiście na plażę, ale zdecydowanie można ją założyć do wysokich jeansów, do braletki pod spodem. Ja teraz założyłam do moich shortów z H&M, które też Wam podlinkuję. Także taka luźniejsza tunika. Można ją oczywiście nosić totalnie wypuszczoną, można ją właśnie związać. To już wiecie, zależy od Was. Jak ktoś jest mały, to dla niego to będzie, wiecie, bardziej sukienka. Ale jest to taka luzacka rzecz. Spodobała mi się właśnie ze względu na te frędzelki w tęczowych barwach. No coś takiego innego to jest. Spodobała mi się. I w tym samym sklepie kupiłam też kurtkę. Taką zwariowaną, słuchajcie, w takie plamy. Ma takie plamy jakby od farby. Jeansowa. Strasznie chciałam mieć taką długą jeansową kurtkę, taki a la płaszcz. To było modne w moich czasach, w latach 90. Kto pamięta Britney Spears i Justina Timberlake'a. I kosztowała 340 zł. Rozmiar to jest M, ale te rzeczy są duże. Także ja zawsze noszę L, a to jest właśnie takie luźne M. I ta kurtka wygląda tak. Można ją oczywiście sobie zawiązać albo nosić wypuszczoną. Ja, bardziej mi się podoba właśnie rozpięta, taka luźna. Tak, fajna, fajna jest. Trochę ozdób do włosów ze Stradivariusa. Byłam tam wczoraj. I zaraz Wam pokażę buty. Także co kupiłam do włosów, słuchajcie. Wszystko było na przecenach lub z nowej kolekcji. To akurat nie było przecenione. I to było za 29 zł. Jest to opaska w takich kolorach. Była też niebiesko-zielona, przepiękna, taki tie-dye. Uwielbiam opaski w ogóle, uważam, że zmieniają całkiem wygląd fryzury. I słuchajcie, jeszcze spinki, tak jak w Zarze, dostaniecie te błyszczące, te śliczne. Uważam, że dla blondynek coś wspaniałego. Tu wakacyjne, takie nietypowe. I jeszcze czarne, błyszczące, widzicie, jak to mega błyszczy. Także spinki były w Stradivariusie, ale mi gorąco od tego mierzenia. I teraz na koniec pokażę Wam, jeszcze jedną rzecz. Mówię Wam, ostatnio zrobiłam tak duże zakupy, że już wiem, że to przesada, ale dawno nie robiłam takiego holu zbiorczego. Zawsze Wam robię takie, wiecie, H&M, Bonprix i tak dalej. A teraz po prostu pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w różnych dniach. Co kupiłam na przecenie w Michaelu Korsie? Bo wybrałam się na przecenę i oprócz tego, że online zamówiłam dla Darka plecak przepiękny, na pewno Wam go pokażę na vlogu. To jest plecak biały z czarnymi elementami, taki w jego stylu. To kupiłam sobie na przecenie takie oto saszetki. I to jest fantastyczna sprawa, bo słuchajcie, możecie je nosić osobno, a możecie je nosić razem. To ma to samo zapięcie, co właśnie te torebki Chylak, czyli bardzo eleganckie, bardzo poręczne. Można to też nosić w ręku. Ja jako mama wiem, że na spacerach z dzieckiem coś takiego wrzucić sobie na rękę. To jest mega wygodne. Można sobie też przypiąć to do waszego paska i nosić to w pasie, jak najbardziej. Można to też przypiąć do torebki, to też robiłam, że do dużej torebki takiego worka przypinałam to do środka lub na zewnątrz. No i co? I tutaj możecie nosić na stałe swoje rzeczy, dokumenty auta, jakieś karty. Tutaj są też przegródki na wasze karty. Fantastyczna sprawa, jeżeli słuchajcie to znajdę online, to też wam postaram się podlinkować, bo to jest naprawdę wygodna rzecz. Tutaj pani mi przyniosła nówkę sztukę i to kosztowało, słuchajcie, chyba 400 zł. Jak wiecie, portfele w Michaelu Korsie kosztują od tak właśnie 300 do 800 mniej więcej złotych, w zależności od portfela, w zależności od materiału. To jest skórzane, było też czarne, które było tańsze, czyli to jest taki zestaw saszetek. Tutaj wiecie, w jednym można trzymać szminki, w drugim dokumenty, w trzecim wasze karty. Fantastyczna rzecz i tylko to przekładacie między waszymi torebkami, także pudrowy róż, bardzo mi się spodobało. Mówię Darka, że to jest coś, czego szukałam. Byliśmy w kilku takich bardziej luksusowych sklepach i wszystkie te takie saszetki były straszliwie drogie. Przejdźmy już do butów na sam koniec, żeby was tu nie zanudzać. Dajcie znać, czy jeszcze jesteście na premierze, czy już zwątpiliście. Kupiłam sobie dwie pary bardzo wygodnych butów. Te już znam, bo to są busty z Adidasa i mają, słuchajcie, bardzo ciekawą fakturę, bo są różowe w taki srebrny melanż, coś takiego. Tak wyglądają. Kto miał busty, ten wie, że one są wygodne, bo tutaj mają z przodu skarpetę. Ja muszę mieć takie buty. Jestem po operacji na stopę, nie mogę mieć nic, co mnie tu uciska, szwów i tak dalej. Zwykle wybieram buty, które mają skarpetki z przodu. No i słuchajcie, wybraliśmy się do sklepu sportowego i właśnie nabyłam te buty, ale widziałam je też w necie. Są w różnych kolorach te busty, mega wygodne. Podoba mi się bardzo ten kolor, także pewno je zobaczycie. U mnie są na lekkim też podwyższeniu. Kupiłam sobie jeszcze takie buty, to są już bardziej takie odjechane. Jak widzicie, tutaj jest na wylot dziura. Te buty bardzo dobrze przylegają do stopy, przez to, że mają te takie gumy. I Darek mówi, że ma takie jedne buty i one z czasem trochę się rozchodzą, ta guma trochę później zaczyna puszczać, ona nie jest cały czas taka ścisła. Ale ogólnie chodzi o to, żeby but bardzo dobrze przylegał do naszej stopy. I tutaj też mamy tą taką skarpetę, jak widzicie. Te buty były już zdecydowanie droższe. No i tyle, bo to jest, bo zawsze patrzę na rozmiar japoński i w japońskim zawsze są napisane centymetry. To jest taki dla was myk, żebyście wiedzieli. Także oni stwierdzili, że to jest amerykańskie 9,5. Ja mam właśnie 9,5-10 w Kozakach. W Stanach, w UK jest to 8. Nasze to jest 42. Kochani, to już koniec tego haulu. Nagadałam się, mnóstwo rzeczy wam tu pokazałam. Muszę to teraz posprzątać, ogarnąć. Mam nadzieję, że podobały wam się rzeczy, które wam pokazałam. Może coś wam tutaj podpowiedziałam, może was zainspirowałam, a może po prostu miło spędziliście ze mną czas i lubicie do mnie przychodzić na haule, namierzymy i tak dalej. Także dzięki wam serdecznie za uwagę, dzięki, że byliście, byłam z wami w komentarzach. No i co? I widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie kciuki, jeżeli lubicie haule. Do zobaczenia. Pa!